Cześć siema wszystkim. Znowu ja, niestety, wiem. Już jak mnie widzicie, to wymiotujecie, nie? Wiem, okej. Ale niestety mam takie hobby, kurwa, że chcę doprowadzić was do wymiotów. Bardzo miło was widzieć znowu. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Jednak naprawdę. Słuchajcie, rozmawiałem dzisiaj z kilkoma moimi widzami. Pozdrawiam Haunted89, czyli Radio. Wiem, że w tej chwili idziesz do wanny, by umyć swoje półroczne zaległości, gdyż odwiedzasz naszą wspólną znajomą Lady Darkę. Zobaczymy się dzisiaj. Może dzięki jej sprzętowi nagramy coś ciekawego. Przepraszam. Uznajcie to za wulgarne tąpienie do waszych mózgów. W formie dymu. No i zobaczymy się dzisiaj około 23 z Lady Darką. A nuż coś nagramy. Żeby było. Bardzo zdrowie, ludzie. No nie tak, tak. Sorry. Kochani, oprócz tego, że rozmawiam z moim dobrym już hauntedem, Radziem, rozmawiałem również z jednym z moich widzów, którzy mają 14 lat. Pozdrawiam, Ulianek, z jego mamą, gdyż podejrzewała, że z kim on chce przeprowadzać rozmowę na Skype'ie. Czy to jest vloger, czy to jest jakiś może pedofil lub inny człowiek. Nie, nie jestem pedofilem, preferuję kobiety, bardziej dorosłe. To jest spoko. Mam nadzieję, że zaprzyjaźniłem się osobą fajną, Ulianek, z jego mamą również, z jego młodszym bratem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I fajnie się dyskutowało. Rozmawiamy około 30 minut. Bardzo było miło, nie ma sprawy. I teraz jedna rzecz. Następna. Jakieś 2 godziny temu, 3 chyba, rozmawiałem z panem Markiem Optułowiczem, czyli Zek Marek, szeryf internetu. Naprawdę darzę wielkim szacunkiem, to jest mało powiedziane, wielkim, już można by nawet powiedzieć, że wielką formą przyjaźni tego człowieka. Nawet do tego doszło, że on wie o tym, ale nie wiem, czy to jest kwestia pokazania tego, czy nie, ale nie pokażę tego. Jest dla niego niespodzianka, on wie, o co chodzi. W grudniu dostanie tą rzecz ode mnie. Stwierdziłem, że szeryf internetu to jest szeryf internetu. Musi coś mieć ode mnie. Zobaczymy. Wiem, zapraszyłem go serdecznie. Również pamiętam, że 20 metrów Łukasza. Dziękuję za zaproszenie do twojego programu. Wśród tylu sławnych ludzi typu nawet Patrycja Kazadi, którą, o, szkoda, że razem tam nie byśmy u ciebie, no, ale fajnie. 20 metrów Łukasza, jest taki vloger, sławny na całą Polskę już, naprawdę. Zaszczycił mnie tymi słowami, że chce takiego kontrowersyjnego vlogera, nie mającego dużej popularności, a w pewnym sensie mi się wydaje, że nawet tak, zaprosić. Więc nie ma sprawy, na własny koszt, gdyż on nie robi tego, że jak kogoś zaprasza, to on mu płaci za to, że ktoś u niego występuje. Nie, na własny koszt.
czy zyskam jakąś popularność na tym, czy nie. Może i tak będzie, może nie. Ważne będzie to, że coś fajnego powiem, pokażę siebie. Prawdziwego, czy nie. Oceń sami, kiedy jestem prawdziwym. Jestem prawdziwym cały czas, chyba że w ruchach tematycznych staram się udać kogoś innego niż jestem w rzeczywistości. A szczególnie jeśli chodzi o właśnie vlogi, które nastąpiły wczoraj. Także mówię tak, vlogi na temat wojny w Jugosławii. Ja te vlogi traktuję jako przekaz, jako formę, nie wiem, może książki, może pamiętnika, bohatera, który był tam, uczestniczył. Zaznaczam rzecz, że wydarzenia w tych vlogach, które będę prowadził na temat Bośni, później innych, są naprawdę autentyczne. Postać jest autentyczna. Kto jest tą postacią? Moim zdaniem bohater. Nazwijmy go Andrzej. Nie? Ja mam na imię Grzesiek. Nazwijmy go Andrzej. To jest postać, która będzie bohaterem tych filmów. Będę w tej chwili już je przedstawiał wam w formie osoby trzeciej. Bo miałem problemy z tym, że mówię główny bohater, ja, no, nie wiem jak to przedstawić, nie? Także postacią będzie Andrzej. A kim jest Andrzej? No nie. A może? Może jest z kimś z nas. Dzięki kochani, trzymajcie się serdecznie, zapraszam do oglądania moich vlogów. Myślę, że ewoluuję, tak powiedziałem. Polecajcie mnie wśród swoich znajomych. Jeśli zdobędę dzięki wam więcej widzów, to będzie tylko dla mnie i wyłącznie przyjemność, gdyż ja naprawdę, ja nie zarabiam na YouTubie. Mam w dupie AdSense, inne sprawy. Nie, ja robię dla przyjemności. Dzięki.